Dzień dobry, dziewczyny i chłopaki. Witam się z wami w piątek. Wracam właśnie do domu. Byłam zawieźć dziewczyny do szkoły i musiałam wysłać paczuszki. I słuchajcie, stąpiłam sobie do sklepu. Ziewam, przepraszam. Kupiłam sobie piękne guziki. Sobie tą aurę brzydką, pochmurną przegonić, to kwiatuszki. No i co? I mamy już, słuchajcie, piątek. W sumie to praktycznie ostatni dzień. No może nie tak ostatni, ale ostatnie dni listopada. 1 grudzień już w niedzielę. Powoli się zaczęłam rozkręcać właśnie do vlogmasów. Jadę do domu. Musimy się, dziewczyny, kawy napić, dziewczyny i chłopaki, bo ja jestem po prostu śpiąca. Naprawdę. Nie wyspałam się. Wczoraj powiem wam, że miałam bardzo ciężki dzień, bo na dobrą sprawę na nogach od samego rana. Później byliśmy w mieście, później byłam w domu o zapakowanie ilości tych paczek. Wiecie co, to się tak wydaje, ale to jest naprawdę bardzo dużo pracy. Ja się bardzo cieszę, że coraz więcej jest tych zamówień, ale jestem sama to wszystko ogarniam. Czasami mi właśnie Lena i mąż pomogą etykiety kleić, ale pakowanie, ogarnianie, drukowanie etykiet, no to jest naprawdę... Czasu trochę zajmuje, przez co trochę zaniedbałam YouTube'a, wydaje mi się. Mam do wiecie, ogarnięcia troszkę takich rzeczy typu współpracę i muszę się zebrać za to dzisiaj intensywnie, bo nie ma bata, no trzeba to ogarnąć. Jak się powiedziało A, to się musi powiedzieć B. Dobra, jedziemy do domu. Ja jestem, słuchajcie, taka padnięta, wczoraj byłam, tak mi się spać chciało, że już nie mogłam patrzeć. W sensie, ściągłam rzęsy i miałam taką ochotę się posmarować samoopalaczem, bo przed depilacją wskazane jest, żeby się nie smarować. Także wczoraj nawet się nie smarowałam samoopalaczem. W planach mam jeszcze zrobić sobie paznokcie, bo odrost mam masakryczny, a do Gabrysi jestem umówiona dopiero 14 grudnia. Więc no muszę zrobić, bo one wyglądają bardzo, bardzo źle. Może nie z daleka, ale z bliska wyglądają bardzo źle, także uwierzcie. Dobra, jedziemy. Czyli ja jestem już w domu, kawkę sobie strzeliłam, taką małą, jedną. Troszkę sobie posłodzę. I co? No i idę do toaletki. Ogarnąć się. Bo żeby nagrywać jakiekolwiek materiały, to ja muszę wyglądać jakoś, słuchajcie. Żeby nie przynieść wstydu Marce. Wiecie, o co chodzi. No są różne współprace. Trzeba trochę rzeczy ponagrywać, popilnować, dopilnować terminów i tak dalej, więc muszę się, słuchajcie, ogarnąć. Ale najpierw sobie kwiatuszki włożę do wazonu. Mam nadzieję tylko, że one będą ładnie rozkwitały, bo powiem wam, że jakiś czas temu kupiłam sobie goździki i one absolutnie mi nie chciały rozkwitnąć, wiecie? W ogóle. Także zaraz się do was odezwę przy toaletce, bo będziemy się razem ogarniać. Dziewczyny, jest zarąbista akcja. Black Friday ruszyła w Eveline Cosmetics. Od razu daję cynka. Takich wyprzedaży to jeszcze nie było. Dobra, zaraz będę. Dziewczyny, ja sobie, dziewczyny i chłopaki, siadam się ogarniać. W tym czasie dopiłam, słuchajcie, kawkę. Powiem wam, że ta kawa z ekspresu, a w zasadzie zakup tego ekspresu, to był strzał w dziesiątkę. Nie żałuję wydanych pieniędzy. Także to. Słuchajcie, co wam chciałam powiedzieć. Zabieram się oczywiście teraz za pielęgnację i za makijaż, ale chciałam wam bardzo serdecznie polecić, bo ja to zdenkowałam. No może mam tu jeszcze na jedno umycie szamponem i dwa razy odżywka, bo odżywka jest dużo bardziej wydajniejsza. Ja uwielbiam dużo lać tego wszystkiego na siebie, więc może dlatego u mnie to nie jest aż tak wydajne. Ale używałam to ja i Lena, ten szampon, ten zestaw właśnie, szampon silnie nawilżający i ta odżywka. I powiem wam, że po użyciu tych kosmetyków miałam wrażenie, że mam tak jakby włosy ze salonu. Naprawdę. Stosunkowo cena
no umówmy się, Everine Cosmetics, a na przykład wykończyłam ostatnio też tą moją maskę fryzjerską o La Roche-Posay, będę musiała sobie ją chyba u Mileny zamówić, albo coś nowego sobie przetestuję, no jeszcze nie wiem. W każdym razie jeszcze nigdy szampon i odżywka tak zarąbiście nie sprawdziły mi się z Eveline jak ta seria. Miałam już inne, uwierzcie mi, już też Wam kiedyś pokazywałam. To ta seria właśnie Hairline Plex Effect, uważam, że jest strzałem w dziesiątkę. Teraz dziewczyny do końca weekendu na stronie internetowej, w sklepie internetowym Eveline Cosmetics macie minus 15% z kodem BLACK. Nawet na przecenione produkty. Więc jak szukacie sobie fajnych, może nie jak szukacie, jeżeli jesteście na etapie kupienia Waszych ulubionych kosmetyków właśnie z Eveline Cosmetics, czy to nawet właśnie dziewczyny, powiedzmy, podkładów, to zostawię Wam linka na dole i jak piszecie sobie kod BLACK, to macie jeszcze dodatkowe minus 15% nawet od tych przecenionych. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna oferta cenowa. Teraz w każdym chyba sklepie internetowym, słuchajcie, ruszyły te Black Friday, Black Week i tak dalej. No ja jestem zadowolona. W ogóle zobaczcie, włosy miałam farbowane już jakiś czas temu. Swoją drugą już mi odrost wychodzi, to już zostawię bez komentarza, bo odrost będzie już chyba takie 4 mm, może pół centymetra jest. Ale włosy, patrzcie jak pięknie odbijają światło. Naprawdę uwielbiam ten zestaw. Także ja sobie też siadam i zamawiam to. Akurat na tej akcji promocyjnej Black Friday, Black Week, bo uważam, że jest to naprawdę hicior. Dzisiaj pod makijaż nałożę sobie dziewczyny serum ceramidowe z Eveline Cosmetics. Zdenkowałam, Lenka też to bardzo lubi i używa. Powiem Wam, że zdenkowałam ostatnio też ten żel do mycia twarzy i demakijażu od Eveline Cosmetics właśnie z tej serii ceramidowej i muszę Wam powiedzieć, że seria ceramidowa z Eveline to dla mnie jest jakimś w ogóle strzałem w dziesiątkę i hitem. Uwielbiam. Patrzcie. Piękny glow daje i na to serum, zresztą to serum dziewczyny miałam też na wakacjach. Zabrałam ze sobą. Lubię je. Bardzo mocno odżywcze. Ceramidy świetnie naprawiają naszą skórę. A po tej mojej ostatniej przygodzie, którą miałam z tym retinolem, no, z retinolem od Slavi, bo za dużo sobie go nakładałam, za często. O to właśnie, proszę bardzo. To bardzo mi mocno skórę przesuszyło, dlatego ja teraz bardzo dużo ceramidów na twarz nakładam. To serum ceramidowe od Eveline Cosmetics lubię na dzień, a ten krem ceramidowy od Slavi Cosmetics lubię nakładać na noc. Także tak to wygląda. Nakładam sobie dziewczyny podkład, nałożę sobie Eveline Better Than Perfect tradycyjnie, bo go najbardziej lubię. I zaraz do Was wrócę. Jest już godzina 17, no zaraz, za 4 minuty 17, mamy smaka na pizzę. W sumie powiem Wam szczerze, że ta pizza chodziła za mną już 2 dni. Kupiłam oczywiście takie gotowe ciasto i opędzlujemy. W ogóle ja uwielbiam pizzę. No, także tak. Mamy sobotę, wszystkie paczki, słuchajcie, piątek, wszystkie paczki pozamykane, wszystkie paczki powysyłane, z czego się bardzo cieszę. I teraz tylko mi zostaje rozpakować, słuchajcie, przesyłkę, którą mam z towarem. Zamówiłam taką piękną sukienkę, mam nadzieję, że się będzie sprzedawać. Mała czarna, ale taka jakby garniturowa, coś takiego. No i słuchajcie, wiem, że miałam Wam nagrać właśnie filmik z Bonprix i chyba nawet, słuchajcie, to zrobię. Nie wiem, czy dzisiaj, chyba dzisiaj już nie, ale myślę, że jutro. Choineczkę przyniosłam ładnie. W ogóle, dziewczyny, zaraz Wam coś pokażę, patrzcie. Jest tutaj lekki bandżaj, ale słuchajcie, kupiłam choinkę
taka na takim stojaczku, stojak ma normalnie, to jak to się nazywa, ta juta cała, ten woreczek ozdobny i ona jest, dziewczyny i chłopaki, taka śnieżna. Patrzcie, te końce ma takie białe właśnie. Lampki teraz zgasną, to będzie bardziej widać. O, właśnie, takie rozśnieżone. I wiecie, co najlepsze jest, że ja za nią zapłaciłam 90 zł, tylko i wyłącznie. Za taką choinkę, ja bałam się, że będzie jakiś kicz, na Erli kupiłam. Mogę Wam ją podlinkować na dole. Dosyć nawet szybko przyszła. Lampeczki to są oczywiście moje. Czekam na zamówienie z Temu. Także 90 zł, słuchajcie, taka taniuszka ta choinka, myślałam, że będzie jakaś lipa, ale ona jest taka fajna, nieduża, gęsta, zdecydowanie nam wystarczy. Dobra, słuchajcie, włożyłam sobie tą pizzę do piekarnika, odkładam karton, tutaj przy toaletce sobie na chwilę jeszcze do Was siądę, żeby powiedzieć to, co chciałam powiedzieć i zakończymy, słuchajcie, tego vloga. Mieliśmy w ogóle, muszę Wam powiedzieć, malować tutaj ten pokój, tą ścianę i nie zrobiliśmy tego. I tak to wygląda nie bardzo. O, tutaj wysuszone, umyte moje rzęski z... O, tu jest jedna, kto mi ją gwiznął? Zaraz sobie je będę kleić, ale co miałam mówić? Ta choinka naprawdę bardzo fajna. Zdecydowanie nam wystarczy. W przyszłym roku będziemy mieli prawdziwą, dużą choinkę tam właśnie na tym balkonie przeszklonym z przykominku. Także... Taką sobie zamówiłam tutaj na dół. Antosia będzie miała u siebie u góry białą, a Lenka chyba nie chce choinki. Ona chce tylko takie jakieś lampeczki w pokoju, także bez problemu. No i co zamówiłam na Temu? Słuchajcie, zamówiłam dużo pierdół świątecznych i dalej tej przesyłki nie ma, a już jest, słuchajcie, no zaraz będzie 1 grudnia, więc mam ogromną nadzieję, że ta przesyłka przyjdzie niedługo, bo chciałabym już ubrać choinkę. Tej nie będę na razie ubierać, te wszystkie ozdoby i tak dalej, które są, to po prostu Antosia sobie ubierze swoją choinkę u góry i będzie miała. No, a ja na razie tak, o, zapaliłam sobie tylko lampeczki, świecą się te lampki, klimat świąt, słuchajcie, już pełną parą, także czego chcieć więcej. Więc będziemy kończyć dzisiejszego vloga, krótki taki. Powiem Wam, że bardzo ładnie mi się trzyma ten podkład z Eveline i wiecie, co Wam powiem? Że chyba się nawet troszeczkę przyzwyczaiłam do białej mnie, jak nie jestem opalona samoopalaczem. W tym tygodniu raczej się już nie będę opalać, tylko po prostu muszę sobie zamówić jakiś nowy samoopalacz, bo mam już takie resztki i od razu daję Wam znać, dziewczyny, że jak używacie samoopalaczy i Wasz samoopalacz jest zielony w opakowaniu, to znaczy, że jest zepsuty, już nie nadaje się do użytku. Ja mam, słuchajcie, takie dwa samoopalacze i powiem Wam, że zamówiłam je, no już taką dłuższą chwilę temu, na Ezebra chyba na Ezebra. No i powiem Wam, że otworzyłam je, zamówiłam taki zapas, otworzyłam je jakoś po półtorej tygodnia chyba od zamówienia, patrzę, one są zielone, kurde. I szczerze, nie chciało mi się już pisać do sklepu internetowego i tak dalej. Może źle zrobiłam, bo pewnie albo mi wysłali nowy produkt, albo zwrócili pieniądze, nie wiem, bo to były samoopalacze ten ze Saint-Tropez, więc one, słuchajcie, są drogie. Jeden kosztował coś około 70-80 zł chyba, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie to była jakaś promocja, oferta promocyjna też i ja to kupiłam. No, także lipa trochę. Mogłam napisać, wtedy myślałam, a nie będę pisać, a co będę się pruła i co będę, nie wiem, jakieś bawiła się w wysyłki i tak dalej, a teraz myślę, że mogłaś napisać. No, także tyle, słuchajcie, uciekam. Dziewczyny, przypominam o tych promocjach Black Week, Black Friday i tak dalej, dużo fajnych jest promocji, między innymi właśnie na sklepie internetowym Slavia Cosmetics. Zarąbisty jest, dziewczyny, ten retinol. Ładnie mi się uspokoiła cera, więc dzisiaj na noc sobie go nałożę. Miałam taką tygodniową, chyba więcej, nawet półtorej tygodnia przerwę, to sobie go dzisiaj nałożę na noc. I zamówię sobie samoopalacz, to wtedy będę się opalać. A tymczasem czekam na pizzę, ogarnę tutaj troszkę w pokoju, bo Antosia oczywiście poznosiła rzeczy, pobawiła się i poszła. Ale nie, zawołam ją, żeby to posprzątała. I wiem, i słuchajcie, muszę zabrać się za toaletkę. I wydaje mi się, wiecie co, że nawet może jutro to zrobię, albo w niedzielę i nagram po prostu taki filmik. Dajcie znać w ogóle, czy czekacie, dziewczyny, na vlogmasy, dziewczyny i chłopaki.
Będę wdzięczna, jak mi tutaj napiszecie w komentarzu, kogo vlogmasy oglądacie w tym roku. Może coś fajnego podłapię. Ja jeszcze nie wiem. Ja jeszcze nie wiem. W sumie powiem Wam szczerze. Ale jak będę wiedziała, kogo vlogmasy będę oglądać, to Wam powiem. Na pewno się z Wami podzielę. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o vlogmasy, to powiem Wam szczerze, że wolę króciutkie, nie za długie, żeby te vlogmasy trwały naprawdę maksymalnie kilkanaście minut. Bo później to się już robi nudne. Za długie. No. Także dobra, uciekam. Trzymajcie się. Dobrej nocy Wam życzę. Do zobaczenia.